próbowali go zdementować. Próbował go zdementować główny inspektor sanitarny, próbował go zdementować minister zdrowia i próbował go zdementować Jan Krzysztof Ardanowski. Tuczna kłacz, zwłaszcza gangsterka w produkcji żywności poprzez dodawanie tych e-substancji wywołuje szereg chorób. Glejaki u małych dzieci wywołuje, proszę Państwa, raka jelita grubego, wywołuje choroby, które dzisiaj, proszę Państwa, zabijają nas Polaków. 414 tysięcy Polaków umarło tylko i wyłącznie w roku 2018, z czego 75-80% to ludzie przed 66 rokiem życia. A w związku z powyższym ich składki emerytalne zostały zagrabione przez państwo. Dzisiaj trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, że premier Rzeczypospolitej Polskiej, pan Mateusz Morawiecki, Jan Krzysztof Ardanowski i zarówno, proszę państwa, główny lekarz weterynarii, pan Konopka, pan Pinkas, główny inspektor sanitarny, powinni zostać postawieni przed Trybunałem Stanu. Dzisiaj trzeba jasno i wyraźnie nagłośnić sprawę i pokazać, jak to dzisiaj wygląda. Dzisiaj powinniśmy mieć tutaj posłów elektów, tak, Konfederacji, którzy powinni złożyć petycję. Ja złożyłem taką petycję do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy. Minęło półtorej miesiąca, zero odzewu, ale co jest najgorsze? Zrobiliśmy taką konferencję, zaprosiliśmy, proszę państwa, ludzi, zapisało się 650 osób. Wiecie, ile przyjechało na tą całą pikietę? 12 osób. Byłeś pewnie? Tak. 12 osób. Dzisiaj ludzie, nie zwracacie uwagi, że żywność to paliwo. Tak samo jak do samochodu, tak samo dla nas. Dzisiaj dzieciaki lądują, szpitale są pełne. A polskie społeczeństwo śpi, tak? Oni dzisiaj tam maszerują, mówią o niepodległej Polsce. Niepodległość jest wtedy, kiedy jesteśmy niepodlegli, suwerenni, kiedy jest suwerenność energetyczna, suwerenność żywnościowa, suwerenność, proszę państwa, militarna, kiedy mamy zarobki odpowiednie na odpowiednim poziomie i państwo nad tym czuwa. A dzisiaj to mamy, proszę państwa, jasno i wyraźnie można coś tu z kolega chyba rozłączyć. Teraz dzisiaj można powiedzieć, proszę państwa, że mamy do czynienia z okupacją. Ten rząd, który tutaj w Warszawie się znajduje, czy ten stary utworzony do dnia wczorajszego, który był, bo powołujemy nowy, powołał Mateusz Morawiecki nowy rząd, to są okupanci, to nie są Polacy. Dzisiaj widzimy, minister finansów mówi, będziemy ograniczali wam kwestie środków finansowych, nie będzie obrotu gotówkowego, wszystko na kartach. Dlaczego tak ma być? Bo oni chcą mieć nad nami pełen nadzór. Wyłączą nam karty i nawet sobie nie kupicie wody mineralnej. Tak wygląda rzeczywistość rządu po 2015 roku. Tam żeśmy protestowali, kiedy... Proszę państwa, rolnicy protestowali. To był rok 2015. Gdzie jest dzisiaj Gabriel Janowski? Gdzie jest ta cała reszta Solidarności Rolników Indywidualnych, tych zdrajców, którzy posprzedawali naród polski? Proszę państwa, oni tam wtedy protestowali, a Prawo i Sprawiedliwość wtedy, jak przychodził do nas Jan Krzysztof Ardanowski, przychodził Krzysztof Jurgiel, przychodziła ta cała reszta, tu się modlili pod krzyżem, mówili, że zapiszemy w strategii zrównoważonego rozwoju podstawową rzecz. Agencję Bezpieczeństwa Żywności. Ukrócimy import do Polski rakotwórczej żywności. Dzisiaj ci sami ludzie trują nas. A wiecie dlaczego? Dlatego, że oni siedzą w kieszeniach korporacji, które finansują nawet wybory. Ja wiem, które korporacje, których posłów były finansowane, proszę państwa, przez korporacje zagraniczne. Dlatego tak się dzieje, że korporacje zagraniczne, te największe, które sprzedają wam mięso, te zatrute mięso, nie mają, proszę państwa, siedziby w Polsce. Porejestrowani są za oligopole. W rajach podatkowych, nie płacą tutaj złotówki. Niektórzy mają po 7 miliardów obrotu,
a nie płacą złotówki podatku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Importują, proszę Państwa, do Polski duńskie świnie, które są ze stref zbiorczych. Kolega też tu będzie pił z plastiku, rakotwórczy bisfenola. I za chwilę z Ukrainy będą szklane. Ale nie ma niestety szklanek. Nie ma. No niestety nie ma, tak rząd polski dba. Ale proszę Państwa, świnie importowane do Polski z tuczyna kłaczego to jest zabójstwo dla polskiej gospodarki i zabójstwo dla polskiego konsumenta. O tym mówił Jan Krzysztof Ardanowski. Nagle, proszę Państwa, kiedy został ministrem rolnictwa, odwiedziało mu się. Jeździ i otwiera takie właśnie tu czarnie i osobiście przycina wstęgi. Zobaczcie do filmów. Taki jest film Świński interes Andrzeja Lepera. To już wtedy Andrzej Leper mówił... Tyle lat temu. Tak, tyle lat temu mówił Andrzej Leper, proszę Państwa, że to pozabija Polaków, że zabije polską gospodarkę, że markety pozamykają nasze polskie sklepy. 140 tysięcy sklepów od 1989 roku, proszę Państwa, zostało zamknięte. Zrobili z naszego kraju kolonię i dzisiaj mówimy w Dniu Święta Niepodległości, że Polska jest niepodległa. Inni idą w marszu. W jakiej niepodległej Polsce żyjemy? Nigdzie idą. Okupantów, proszę Państwa, z jednej strony telewizji. Ja szedłem w marszu, żeby Polska była niepodległa, a nie, że jest niepodległa. A żeby była niepodległa. A nie, że jest niepodległa. Żeby była. Marsz niepodległości. Ale żeby była. Żeby była niepodległa. Żeby była. Żeby była niepodległa, to... Tu obraża mnie pan. Nie. Żeby Polska była, żeby Polska była niepodległa, to na takim marszu powinniśmy mówić o raporcie NIK-u, o umieralności dzieci, o tym, co nas otacza i co, co powinno się być. Tak, ale o tym, mówi, tam się idzie. A tam po prostu tej tam tematyki się idzie, nie. Tam się nie mówi. Zgadza się. Mówimy w internecie. Tam się idzie z punktu A do nie możemy punktu mówić B. W internecie. My musimy tutaj mówić i jako cały naród musimy tam, tutaj to, Marcin, wiesz, że tam się nie mówi. Tam mówi jeden przedstawiciel na otwarciu i później nikt nie mówi, tak? A tak, oni mówią, mamy przedstawicieli w Sejmie, zobaczymy teraz, jak pan Bosak, będzie... Będziemy pilnowali tego, żeby pan Bosak jako poseł Rzeczypospolitej Polskiej jasno i wyraźnie z ambony poselskiej zapytał się, co zrobił premier, co zrobił minister zdrowia, co zrobił minister Jan Krzysztof Ardanowski w sprawie masowego mordu, bo to trzeba powiedzieć. Raport NIK-u, proszę Państwa, każdy z Was powinien przeczytać. To jest masowy mord Polaków. I to jest za przyzwoleniem polskiego rządu. Dzisiaj jasno i wyraźnie trzeba powiedzieć. Zwróć uwagę na kwestię tych butelek plastikowych. W lecie jest nas 30 milionów Polaków. Czytałem to. Wiem, tylko nie każdy wypije jedną butelkę wody mineralnej, to jest 15 milionów butelek. Dzisiaj woda w Niemczech jest tańsza niż w Polsce od wody w plastiku. A ponieważ jestem z Niemczech, nie zgadzam się z tym, nieprawda. Nie, jest prawdą, bo kupuję za 5 euro całą skrzynkę i akurat z kolegą przywożę cała skrzynka 5 euro, 12 butelek wody mineralnej. Ale jaka? Dokładnie, w Kauflandzie. Tak kosztuje woda mineralna w Polsce. No może, ale dla obywatela nie. 7 złotych butelka. Dla obywatela niemieckiego więcej kosztuje. Nie kosztuje więcej. Kupujemy i trzeba o tym. Nie wszystko, bo żywność i w Niemczech. Jesteś z Niemiec, rozumiesz wszystko. Proszę Państwa, jest szkodliwa. Zobaczcie, że dzisiaj jedna organizacja rozdaje jabłka, tak? Rozdajemy jabłka i mówimy, ja byłem na takiej konferencji, proszę Państwa, u sadowników, u polskich sadowników. No i ona dotyczyła sprzedaży środków ochrony roślin. Siedziałem, przysłuchiwałem się, przedstawiciel od środków ochrony roślin mówił, proszę Państwa, 40 oprysków. Popatrzyłem, mówię, zwariował. Po 200 zł oprysk, 8 tysięcy oprysk, hektara sadu kosztuje. Ale co się dzieje? No i mówią, nasze jabłka nie przyjmują Czesi, nasze jabłka nie przyjmuje Rosja, nasze jabłka nie przyjmuje Szwajcaria, bo w naszych jabłkach wykrywa się pozostałości. A ja mówię, to jest bardzo proste do rozwiązania. Wystarczy wprowadzić Agencję Bezpieczeństwa Żywności, zrobić cenę rekomendowaną dla rolnika, żebyście wy dostali odpowiednie pieniądze, konsument dostał bezpieczną żywność. Ale trzeba powołać Agencję Bezpieczeństwa Żywności. To co było?
Sami rolnicy pierwsi mnie napadli, że jestem przeciwko polskim rolnikom. Nie da rady produkować, dzisiaj rolnictwo to jest dyscyplina sportowa, bo trzeba produkować więcej, 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 a za produkt dostajesz mniej. Nie jesteś w stanie, nie masz opłacalności produkcji. Jeżeli nie ma opłacalności produkcji, to automatycznie jesteśmy z rynku wypierani. A kto ma opłacalność produkcji, Marcin? Opłacalność, bardzo pięknie powiedziałeś, maksymalizacja zysków jest możliwa tylko w korporacjach wielkich, które potrafią przerzucać gigantyczne sumy pieniędzy z lewa na prawa i łatać dziury. Rolnik nie ma szans z korporacją. Na straży rolnika, oprócz Agencji Bezpieczeństwa Żywnościowego, powinien stać rząd narodowy, który respektuje polski interes narodowy. I ty, Marcin, który jesteś człowiekiem niezwykle aktywnym i dziękuję ci, kamracie, za to, że ci się pali w głowie i ci się chce. Natomiast mam świadomość, że ta gigantyczna wiedza na ten temat nie przechodzi do ludzi. Ludzie nie chcą tego słyszeć i uważaj, co powiem. Ludzie nie muszą tego słuchać. Natomiast wiesz, kto musi tego słuchać? Rząd. Tak jest! Rząd. I jeśli mówimy o zjawisku zdrady narodowej, to nie będziemy pokazywać palcami na tego czy innego prezesa korporacji, bo ten jest nastawiony wpaść, ukraść do gołej gleby i uciec z zyskiem. Rząd, od tego jest rząd, ale czym się zajmuje rząd? Powiedz mi. Przepraszam, Wojciechu, że wejdę ci w słowo. Wejdź. Rząd to jest nie rząd, bo to my ich nie wybraliśmy, oni sami się tak naprawdę wybrali. Radziu, jesteś w błędzie. Dokładnie. Rząd został wybrany przez naród. Brawo. Naród został oszukany. Wybierał dziewicę, wybrał stare, chore prostytutki, które są na paskach Alfonsów. Alfonsami są korporacje. Taka jest prawda. I podziwiam cię, Marcin. Jeszcze raz tu powiem, nie wiem, kto będzie oglądał, tu państwo jesteście. To jest człowiek niezłomny. Dobra, już jadą po nas, Marcin. Jadą po nas. Powiedzą, że jesteśmy nieruchomi. Panie Marcinie, czy można słowo? Macie poręba. No wiecie, tu są sprawy, na których ja się słabo znam, ale wiem jedno. Przewrót na Ukrainie był tylko po to, żeby zawalić właśnie tą modyfikowaną genetycznie żywnością całą Europę i żeby przedłużyć istnienie tych ogromnych oligopoli, które produkują żywność. To jest cel. Po to oni zrobili. Ja już to mówiłem, ale państwo się tego nie słyszeli, że pierwotnie do rozpadu Związku Radzieckiego powstanie Unii Europejskiej było w interesie amerykańskim. Ponieważ główne państwa w Unii Europejskiej są całkowicie pod kontrolą amerykańską. W tej chwili to się troszeczkę zmieniło ze względu na Włochy, ale do końca nie wiemy, bo też są problemy. Chodziło o to, żeby zdławić Związek Radziecki, a teraz, żeby zawładnąć terytoriami, które były przed polem bezpieczeństwa dla Związku Radzieckiego. Ponieważ nie ma polityki zagranicznej niemieckiej, nie ma podręczników niemieckich, wszystkie są pod dyktando amerykańskie. Tak jest. I wywiad całkowicie amerykański kontroluje Niemcy. Oliver, który się tam wychował, to potwierdzi. Ponieważ jak się czyta podręczniki niemieckie, to jakby się czytało podręczniki amerykańskie o Holokauście czy o innych rzeczach. Tam nie ma innych ofiar. Tam nie ma innych ofiar. I cel jest prosty. Wspomnijcie państwo moje słowa. Najważniejsza rzecz, która w tej chwili się rozstrzyga na Ukrainie, najważniejsza, to jest dostęp do ziemi, czarnoziem przypominam, zagranicznych korporacji. Najpierw zadłużyć państwo, co zrobili, na 120 miliardów albo więcej. Bo dzisiaj poziom życia na Ukrainie jest 115% niższy niż był do Majdanu. Ceny na gaz 1050% wzrosły. Jak sobie państwo zadacie trud i obejrzycie film Olivera Stone'a Ukraina w ogniu, to tam wszystko jest. No niestety trzeba znać albo angielski, albo rosyjski. Chodzi o to, to jest stary program. Ten program był wdrażany bardzo długo. W tej chwili został poniekąd zakończony, chociaż jeszcze nie skończony. Otóż chodzi o to, żeby przejąć ziemię ukraińską. I oni to zrobią. I wtedy nas zawalą tanią żywnością,
i koniec będzie polskiego rolnictwa. To jest główny cel i pan to wie, ponieważ Ukraina jest potęgą gospodarczą, jeżeli chodzi o rolnictwo, jeżeli będzie w ten sposób zarządzana, chytrze zarządzana. Oni ich wywłaszczą z ziemi. Oni ich wywłaszczą z ziemi i zrobią najważniejsze centrum produkcji żywności, która przez nikogo nie będzie kontrolowana, a wy ją państwo będziecie kupować. Tak jak buble kiedyś z Chin, teraz już to się skończyło, czy z innych kierunków, bo to można zrobić. Te korporacje są do tego zdolne. Włożyć 5-6 miliardów, wyłożyć 150 miliardów, bo tak jest. I to jest cel. Już dzisiaj, jak czasami oglądam, słucham w pierwszym programie Polskiego Radia, programy rolnicze, to słyszę truskawki z Ukrainy, to z Ukrainy, tamto z Ukrainy. Mówiłem państwu, mało kto o tym wie, ale w zeszłym roku państwo, które najwięcej kupiło w tym stali w Europie od Ukrainy, to Polska. Polskę stać na to, Polskę stać na to, żeby utrzymywać interes oligarchii ukraińskiej. Czy państwo są zdziwieni? Bo ja nie jestem zdziwiony. To jest ten cel. Bo gdyby oni tego nie przejęli, to skończyłoby się ich dyktat. Skończyłby się ich dyktat. Maciej, i tak to wygląda. Daj doktorowi, doktor porozmawia z Marcinem, bo Marcin jest gościem u doktora. Szanowni państwo, tak, Radosław, tak się ustaw, żeby kamery ścigały i pomnik Moskiego. Tu się nie mówi. Kolega Bustowski w centralnym miejscu. Proszę państwa, my narodowcy wiemy i zawsze o tym mówimy, że jednym z elementów bezpieczeństwa narodowego jest żywność. Żywność, bezpieczeństwo mieszkaniowe, bezpieczeństwo żywnościowe, siły, służby siłowe, czyli wojsko i policja, to zawsze będzie nas interesowało. I teraz tak, pan Marcin Gustowski zorientował się, jak bardzo ten sektor żywnościowy, bo Polska ma silne rolnictwo, Polska jest w dobrym momencie klimatycznym, jeszcze mój kolega dodaje. I teraz tak, to jest nasz nowy leper. Andrzej Leper. Ja się nazywam Sendecki i mówię to, co ja uważam, kochany Gustowski, kolega. I teraz tak, leperem różni kręcili i go przekręcili. Rozumiesz? Tak było. No ja to widziałem, bo ja z olepera się otarłem dwa razy. A ciebie, Marcin, nikt nie przekręci, bo nie da się przekręcić. I wokół ciebie my się będziemy kręcili i będziemy cię pilnowali. Jak ciebie trzeba, jak zauważymy, że zdradzisz, to się załatwimy. Jak zdradzisz Polskę, to nie będziemy mieli hamulców. Przepraszam bardzo, ja nie pozwolę. To ciebie no, też. Chyba, że słuchaj, nawiążesz bardzo silne kontakty z Rosją, to Maciej cię weźmie pod swoje skrzydła. To ja to dla ci gwarantuję. Ja was wszystkim weźmie. Szanowni państwo, narodowcy polscy prezentują Polskę. Prezentujemy narodowi wartościowych, elitarnych ludzi. Pan Marcin Gustowski jest tą osobą, wokół którego powinni się zbierać rolnicy polscy, producenci żywności, handlarze żywnością i ludzie przetwarzający żywność. Dlaczego? Bo inaczej się nie da. To nie jest, tutaj nie ma żadnego wolnego rynku, tu jest wszystko kontrolowane. Oczywiście. Jeżeli ktoś pójdzie za bardzo do przodu, to zarżnie pozostałych. To jest kwestia wspólnotowa, jak najbardziej narodowa. To jest kwestia narodowo-socjalistyczna wręcz. Jak nie jestem nazistą, tak mówię jedno i wyraźnie. Tak, to jest kwestia narodowo-socjalistyczna. Jeżeli to nie będzie regulowane, jeżeli to nie będzie regulowane przez Polaków, to będzie podstępnie i złośliwie regulowane przez nie Polaków. Nigdzie nie ma wolnego rynku, jeżeli chodzi o rynek żywności. Brawo, nie ma. Nie ma, nie będzie, a tam, gdzie jest wolny rynek, to znaczy, że jakiś naród zgłupiał i oddaje swój rynek innemu narodowi i zginie. To mówisz o Polsce, doktorze. Mówię to jako pewien przykład teoretyczny. I teraz tak, słuchajcie, o 19:00 przyjeżdża tutaj Witaszek i Wojciechowski, Witaszek i syn oraz Wojciechowscy, mistrz Witaszek, restaurator, kucharz, o co chodzi? Będziemy mieli poczęstunek polskimi jeszcze legalnymi świniakami. Mam 3 świniaki i 2 duże udźce, także no, będziemy mieli czym się pocieszyć. I to będzie około godziny. Już tutaj ktoś kwiczy z radością. Bardzo dobrze. Ale Marcin akurat nie filmuje, tylko się pożywia. Dajcie zjeść chłopakowi. On je to, co zostało z wczoraj. Będzie jeszcze kasza gryczana. Taka jak ta, co on je. Także słuchajcie,
zostańcie tutaj z nami. W tym czasie my będziemy łączyli się na żywo, wy będziecie jedli, my będziemy telefonowali, a na razie oddaję głos koledze Bustowskiemu. Kolego, jesteś zaakceptowany przez narodowców i lubimy cię, ufamy tobie i zauważyliśmy, że odkryłeś, zdemaskowałeś tych, którzy rynkiem żywności Polski manipulują w imię interesów antypolskich. Ale narodu, narodowcy... Za to ci... No my narodowcy, ja Sendecki, on Olszański i ty, narodowców Polski. Narodowcy Polscy cię akceptują. Bardzo proszę, kolega Bustowski, a ja się przygotowuję do live'a. Słuchajcie, o godzinie za 10, mniej więcej za 10:19, kiedy wjedzie Witaszek i to przejdziemy tam do studio i tu już będziemy, że tak powiem, się bardziej imprezowo czuli. Na razie czujemy się dostojnie, jest święto niepodległości. Jesteśmy przy pomniku Dmowskiego. Bardzo proszę, panie Marcinie. Proszę państwa, rok 2016, kiedy żeśmy rozmawiali w Ministerstwie Rolnictwa z Departamentem Bezpieczeństwa Żywnościowego Krzysztofem Jurgielem. Rozmawialiśmy w oparciu o książki, które zostały wyniesione z rządu Kopacz. Te książki, proszę państwa, opisują wszystkich złodziei, którzy posprzedawali system przetwórstwa rolno-spożywczego, handel z imion i z nazwisk. PiS miał to po prostu porozliczać. W pewnym momencie przyszedł minister Zarudzki z ministrem Jurgielem Romanowskim i powiedzieli: wy się tym nie zajmujcie jako związek, to nie należy do was. Przypomnij. Na czele jakiego związku stoisz, Marcin? Związek Zawodowy Rolników Solidarni, ten, który wrzucał dziki do Sejmu. Jak piszecie w Google, dzik w Sejmie, to znajdziecie, jak żeśmy z Marianem Zagórnym wrzucali dzika do Sejmu. Proszę państwa, czy ktoś z was wie, jakie ministerstwo realizuje w naszym państwie stan rezerw żywnościowych? A jakie ma? Wojsko Polskie, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ewentualnie, albo MON. No, nie, nikt z was nawet nie ma pojęcia. No słuchamy cię, no. Słuchajcie, rezerwy żywnościowe w Polsce realizuje Ministerstwo Energetyki, pan minister Tchórzewski. Coś takiego. Jak wystąpiłem, jaki jest stan rezerw żywnościowych państwa polskiego, a wiem, że ich po prostu nie ma, tak jak pieniędzy nie ma w tej chwili już w budżecie, to otrzymałem informację i od ministra Ardanowskiego, i od pana Tchórzewskiego, że oni nie mogą udzielić informacji, bo to jest tajemnica państwowa. Zgodnie z tymi dwoma książkami, które ja posiadam, stan rezerw żywnościowych, proszę państwa, to jest to, ile my mamy w naszej lodówce i to, co znajduje się w marketach. W przypadku wybuchu klęski żywiołowej lub wojny, to żywności mamy na 4 dni, paliwa wojsko ma na 15. Tak naprawdę prezydent Andrzej Duda, który dostał ode mnie te kopie dwóch tych książek dotyczących, to jest dwie książki, Bezpieczeństwo Żywnościowe pod kryptonimem Promień Rażenia, dostał pan Andrzej Duda, zlecił raport NIK-owski, który ukazał się z 10 lutego 2016 roku. Przeczytajcie, potwierdza to, co ja mówię. Polska nie ma żadnych rezerw żywnościowych. Gdyby dzisiaj stroną kontraktacji z rolnikami była, proszę państwa, strona rządowa, 80% produkcji rolnej schodziłoby na rezerwy żywnościowe i poprzez wymianę rotacyjną, ze względu na przydatność terminów do spożycia, byłoby, proszę państwa, stabilizowanie ceny dla polskiego konsumenta, a jednocześnie rolnictwo by kwitło. Tylko oni, proszę państwa, to wszystko sprzedali w ręce korporacji zagranicznych. Nie wiem, czy wiecie, ale jeden z większych hoteli w Warszawie jest własnością korporacji, ta, która mnie podała do sądu. Który to hotel? Marriott. A to nas nie... Kiedyś był to nas tego nie lotu, tak? I za 1000 zł sprzedali. To jest chyba Chołbickiego... Vis-a-vis dworca. Tak, vis-a-vis dworca. To jest korporacja zagraniczna tej słynnej firmy na A. Tam, proszę państwa, siedzą największe związki zawodowe rolnicze. W Mariocie? Tak.
i zrzeszenia i organizacje. Wymieniaj je, wymieniaj je. Już jest trochę spraw, poczekaj. Więcej ludzi musimy zgromadzić, a wtedy przyjdziemy się do nich, będziemy po piętrach i wyciągnąć. Ale oni mają oficjalne adresy tam? Tak. No to co, to żadna tajemnica w takim razie, nie? Wystarczy obejrzeć film, proszę Państwa, obejrzcie sobie film w internecie Świński Interes. Tam występuje jeden z większych przy Leperze, chodził taki krzykacz wielki, związkowy, on dzisiaj bronił polskich rolników, w 2015 protesty organizował. Dzisiaj w tych korporacjach siedzi, ma biuro. Wiesz co? Proszę Państwa, jest jednak światło w tym tunelu. Naprawdę trzeba być idiotą skończonym, kretynem, półgłówkiem trzeba być, żeby będąc związkiem zawodowym rolników, robić swoją siedzibę w Mariocie. Ja rozumiem, że dla korporacji to jest fajnie mieć wszystkich niewolników pod sobą, ale oni nawet nie starają się zachować jakichś pozorów. Bo to wystarczy pomyśleć. Związek zawodowy na przykład sadowników z siedzibą w hotelu Marriott. No ludzie. Nie, no największe... Słuchajcie. Największe zrzeszenia organizacji związkowych, te, które zajmują się mięsem, mają siedzibę w Mariocie. W czym? W Mariocie. Ten pan, który na... Jasne, wszystko już wiem. Sławusz, o którym tutaj nie będę mówić z nazwiska, ma biuro w Mariocie. Reszta organizacji w Mariocie. Dzisiaj, proszę Państwa, rolnicy są okradani przez te zrzeszenia, ale tylko i wyłącznie dlatego, że konsumenci na to pozwolili. Ale konsumenci nie mieli świadomości. Marcin, to w ogóle naród nie ma świadomości. Będę bronił trochę konsumentów, bo sam ale czas uświadomić konsumentów. Proszę Państwa, są takie fundusze promocji polskiej żywności, fundusz mleka, wieprzowiny, wołowiny. Nawet nie wiecie, jakie pieniądze stamtąd są okradane i zawłaszczane polskich rolników. Rolnicy nie mają pojęcia, ale tak cwanie skonstruowano tą ustawę i zapisano, że są to środki prywatne rolników. Dlaczego? Bo pan minister Jan Krzysztof Ardanowski ukrywa tą mafię, tą gangsterkę w przemyśle rolno-spożywczym i mówi, przecież tam nie ma tyle pieniędzy, Bustowski głupoty opowiada. Ale pieniędzmi zarządza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, temu co wczoraj Jabłuszka rozdawał, też daje pieniądze z tego funduszu, z tego ośrodka. W tym Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, tam jest dopiero mafia. Jaka mafia jest w Agencji Restrukturyzacji, Modernizacji Rolnictwa, wyprowadzili już setki milionów złotych. Ardanowski to wszystko kryje, proszę. Ale ta ustawa o funduszach promocji polskiej żywności jest zapisana, że są to fundusze prywatne, zarządzane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. A Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa aplikuje do Unii Europejskiej o dofinansowanie prywatnych środków rolników na fundusze promocji polskiej żywności. Latają do Singapuru, do Hongkongu, balanki pijaństwa, Dar Młodzieży nawet stoi, proszę Państwa, w Dżakarcie, w którym, proszę Państwa, flagi są polskie zdjęte z Daru Młodzieży i piją, proszę Państwa, od rana do wieczora. Jeden wielki burdel. Ale jabłka chcą sprzedać. Drogi Marcinie, coś Ci powiem. Niechby oni się łajdaczyli, pili, syfa, łapali pod każdą szerokością geograficzną. Wisiałoby mi to, gdybym wiedział, że rzeczywiście rząd stoi na straży mojego zdrowia i na straży pomyślności ludzi, którzy są rolnikami z dziada pradziada, nie chcą tymi rolnikami przestać być, są przywiązani do ziemi, mają tylko jeden dzień tygodnia, czyli poniedziałek, bo proszę Państwa, w rolnictwie jest tylko jeden dzień tygodnia, poniedziałek, nie ma innego. A zwłaszcza ci, którzy hodują zwierzęta, to mogą coś na ten temat powiedzieć. I wiesz, co są, powiedz mi, co są winni ludzie, którzy mieszkają w Warszawie, taka na przykład pani nauczycielka matematyki w jakimś liceum, co ona jest winna? Skąd ona ma wiedzieć? Ona patrzy w telewizor i widzi ludzi z rządu, jak klękają przed ołtarzem, jak hostie przyjmują, jak pięknie się potrafią przeżegnać, jak śpiewają, abyśmy byli jedno.
jak oni nas wszystkich oszukali, Marcin. Ale ja wam coś powiem. Wyobraźcie sobie, do 2004 roku w Polsce funkcjonowały polskie normy bezpiecznej żywności. Nieprawda. Funkcjonowały, nieprawda. Były normy. Prawda. Nieprawda. Były dlaczego nieprawda? Już tłumaczę. Były. Poproszę dać mikrofon panu. Ale zaraz skończymy. Po 2004 roku, proszę państwa, wprowadzono normy europejskie. Wiecie teraz na przykład, ile w tej chwili z kilograma mięsa robi się szynki? Leper mówił o tym. 4. W tej chwili robi się w granicach 2-2,5 kilograma szynki z kilograma mięsa. Wtedy robiło się, jeszcze za komuny to było, że robili z kilograma 0,07 kilograma szynki, więc to było mięso. Dzisiaj, proszę państwa, karagen, to są, proszę państwa, azotyn sodu rakotwórczy uznany przez Światową Organizację Zdrowia za środek dodawany do żywności w wyniku podgrzewania czy konsumowania z kwasem żołądkowym, wytwarzają się nitrozaminy rakotwórcze, stąd tak potężna ilość raków u ludzi jest. Dzisiaj powinniśmy mieć dyskusję, a pan minister Ardanowski, proszę państwa, mówi tak: Bustowski to ruski agent. Mogę? Jak słyszę, ruski agent, czyli przyzwoity człowiek. Agent. Proszę państwa, teraz, momencik, na sekundę panu dam, bo był ruski agent, lubię ten temat. Proszę państwa, ponieważ to już się staje zabawne, tych agentów jest coraz więcej. Za chwilę ich będzie, nie wiem, ile tysięcy, a może nawet milionów. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że proszę państwa, na moich oczach doszło do czegoś, co by było nawet trudno uwierzyć. Mianowicie, co widzisz w rosyjskich sklepach, co widzisz w rosyjskich mediach. Cały czas, żeby nie było MGO, cały czas przestrzega GMO, przepraszam, po rosyjsku to się inaczej nazywa, i tak dalej, żeby tego wszystkiego nie było. Bardzo wysokie normy, żywność z całego świata, możesz sobie wziąć swoją, możesz wziąć białoruską, możesz irańską, możesz indyjską, możesz jaką sobie życzysz. Mnóstwo wspaniałego chleba, ten chleb nie chleśnieje, szanowni państwo, on wystyka i można go jeść jako suchary, które Rosjanie bardzo lubią. Normy rosną z dnia na dzień, coraz większa jest konkurencja, w sklepach jest wszystko, absolutnie wszystko. Więcej państwu powiem, byłem w szoku, zaczęły ceny spadać nagle. Wyjeżdżałem, zaczęły ceny spadać. W ogóle tam jest dość ciekawa sytuacja, ale to o tym kiedy idzie. Szanowni państwo, to widzę na własne oczy, ja tam mieszkam. Ja tam byłem teraz 3 miesiące, w Petersburgu byłem. W Kaliningradzie byłem, gdzie jest trudniej zaopatrzenie, bo to jest wyspa w Unii Europejskiej. W Moskwie byłem, w różnych miejscach byłem. Tam jest coraz lepiej, jeżeli chodzi o żywność. Dobrze, ona nie jest bardzo tania, ale ona jest zdrowa, zdrowa. Jak zjesz ten kefir, jak wypijesz ten kefir, to czujesz te grzyby, które tam powinny być, takie kwaskowate. Tego wszystkiego coraz mniej jest w Polsce. Jak przyjeżdżam do Polski, to mam inny smak tego wszystkiego. Ja wam autentycznie to mówię. To widać, te jajka, to wszystko. To jest bardzo ostro, restrykcyjnie sprawdzane. Oczywiście, że mam swoje problemy z higieną, z tym wszystkim, bo zawsze były z tym problemy. Ale to idzie do przodu, a u nas się cofa z tego, co ja słyszę. Znaczy, proszę państwa, już zaraz panu oddaję. Może jednak od razu. Gdybyście państwo zobaczyli, jak wygląda system przetwórstwa rolno-spożywczego, jak dzwonią do mnie ludzie, którzy pracują w tych zakładach, w tych dużych zakładach piekarnia na przykład. To jest jedna wielka chemia. Wszystko. Nie wiem, czy wiecie, ale Polacy to są kanibale. Jesteśmy kanibalami. Wiecie, że pieczywo na przykład jest faszerowane L-cysteiną. L-cysteina jest robiona z włosów Chińczyków. I dodawana jest do pieczywa. Po to, żeby te bułeczki były skurczone, te właśnie mrożone bułki, więc Polacy są kanibalami. Dzisiaj się o tym nie mówi. Ja na szczęście jem ryżowe, więc nie jestem... Już panu oddaję. Może inaczej. Jestem w miejscowości 15-20 tysięcy. Może nie ma 20 tysięcy. Może nie ma 20 tysięcy mieszkańców. Powiat ma gdzieś około 50 tysięcy mieszkańców. W tym niewyobrażalna ilość kurników. Zapraszam was, pokażę wam wyroby, te, które były z 70-tych lat w kurnikach. Co to jest?
kolego, co to jest? Wiesz co to jest? Już ci tłumaczę. Kurca chodzi 4 tygodnie na ogólniku i on ma wagi tak mniej więcej około 2 kg. Mama chowała kury. Kury chodziły po dworzu, po podwórku i ta kura musiała przechodzić 2 lata. A tu 4-3 tygodnie i mamy kurczaki. Kolego, kto to zrobił? To zrobił Gomułka, Gierek i te inne czerwone łobuzy. Te inne nie zgadzam, zapraszam do mnie. Zapraszam kolego do mnie, tak plujesz na PiS, na ten, a Kaczyński to Kaczyński tamto. Ja nie mogę rozmawiać. Sekundę, moment. Kaczyński to Kaczyński tamto, zapraszam do mnie. Zapraszam do mnie, pokażę wam kurniki. Ale pan myli tematy, mogę? Sekundę, bo moment. Pan mówi, przepraszam bardzo, pan mówi o czymś, co zupełnie nie ma nic wspólnego. Męcz chwileczkę, sekundę. Nie było zagranicznych korporacji w Polsce za Gierka i Gomułki. Jak to nie? Nie było. Nie, szanowny panie, pan jednak chyba się chociaż jedna nazwa takiej korporacji za Gierka, z Unii Europejskiej puściliśmy do Polski korporacje ponadnarodowe, które faszerują naszą żywność. Proszę pana, wszelkiego rodzaju, oczywiście, że tak, bo wszędzie się w świecie, w Europie, w Ameryce, w Niemczech o tym mówią. Prawda, Oliver? Firanki. Proszę, Oliver mieszka w Niemczech. Tam był ten główny zdrajca, taki wywiadowiec. Żółte firanki korpo. O złotej żywności. O żywności, ja bym powiedział, że jest jeszcze gorsza od Polski. A my w tego zmierzamy. Ja muszę powiedzieć, że 20 lat polska żywność dużo lepiej smakowała. Ja byłem nawet z Maciejem w Rosyjskiej Awanturze. Ja muszę powiedzieć, że to smakuje się, że wieprzowina to jakoś lepiej smakuje. Jak ja patrzyłem, że dokładnie się to czyta, co tam dodają. Państwo policyjne, robimy tutaj ujęcie. Na Nowogrodzkiej 2 razy spotykałem się z Jarosławem Kaczyńskim. Kiedy tu protestowaliśmy, Jarosław Kaczyński dostawał, żeśmy pisali z moim kolegą dezyderaty do Donalda Tuska na temat jakości żywności, rakotwórczej żywności, niebezpiecznej żywności. Ja te dezyderaty podpisane przez Jarosława Kaczyńskiego do Donalda Tuska posiadam. Kwestia kurników i odchowu właśnie tych, proszę pana, kur, które dzisiaj ważą po 3,5 kg, kiedy za komuny kura ważyła 1,70 do 2 kg, była bezpieczna, jeszcze zdrowa była dla Polski, była bezpieczniejsza niż na dzień dzisiejszy. Dokładnie. Tak, kochany, dzisiaj, tak. Dzisiaj to wszystkiego, każdego mięsa. Proszę na biało wszystkiego. Dziękuję, nie będę się zabijał. Dzisiaj faszerowane są sojom społem, wystarczy społem. Śrubą rzepakową, genetycznie modyfikowaną, importowaną właśnie, proszę pana, z Argentyny. Z Argentyny, w Argentynie. Gdzie jest taniej, tam sprzedają, dokładnie. W Argentynie, proszę państwa, opryskuje się soję genetycznie modyfikowaną rzepa, proszę państwa, opryskuje się tylko i wyłącznie glifosatem. Glifosat nie niszczy rzepaku, nie będzie niszczył soi. Zniszczy wszystko. Tak, może. Udają. Bajki sprzedają ludziom na przykład. Kochani, ja to jestem biedny, krótko wykształcony w technikum rolnik. I powiem wam tyle, że praktyka praktyką, teoria teorią, ale ważna rzecz, o której myślę, że panowie razem nie powiedzieliście. Można powiedzieć, że macie razem rację, że się dużo zmieniło. Tylko ta zmiana się wzięła stąd, że jednak powstały uczelnie, które zwracały uwagę na to, jak karmić zwierzynę. No. Jak karmić zwierzynę w sposób wydajny. Taki, żeby one szybko rosły, żeby, ale wtedy jeszcze w miarę zdrowo rosły. To, o czym mówi Marcin w tej chwili, to jest coś zupełnie innego. Dlatego tamten kurczak znacznie szybciej rósł, ale wciąż na zdrowej, normalnej paszy, a nie na chemii, jak której są teraz hodowane. Brawo! Dzisiaj, proszę państwa, zwierzęta.
Polska. I gdyby dzisiaj, proszę Państwa, państwo polskie nie bada żywności, a zwłaszcza nie bada pod względem glifosatu. Instytuty naukowe właśnie w Niemczech, do których zwracają się Polacy i robią badania na temat zawartości glifosatu w organizmie, wskazują, że Polska jest drugim krajem po Anglii, w którym, proszę Państwa, stwierdza się największe stężenie, proszę Państwa, glifosatu w organizmach ludzkich. Polska jest na drugim miejscu po Anglii. My, proszę Państwa, sami się zabijamy. Ale kto na to pozwala, to co właśnie powiedziałeś, to strona rządowa. Strona rządowa powinna stać na straży praworządności, przestrzegania i kontroli. Dzisiaj w Polsce to nie funkcjonuje. My się dzisiaj musimy upomnieć do strony rządowej o Agencję Bezpieczeństwa Żywności, o polską normę, o wprowadzenie, proszę Państwa, zdrowej, bezpiecznej żywności. A korporacje powinny płacić w trybie natychmiastowym funduszem. Fundusz na leczenie powinny płacić podatki. Zakaz, proszę Państwa, rajów podatkowych, rozliczania się po stronie w raju podatkowym. Oni dzisiaj, proszę Państwa, miliardy złotych mają obrotu, zarabiają i jeszcze nie można się odezwać, bo sądami straszą. Mogę? Ja ostatnio taką kopertę, proszę Państwa, z sądu polskiego dostałem, który wzywa mnie, że filmy usunąć z internetu, bo ja pokazuję nieprawdę. Oni się odnoszą tylko do, proszę Państwa, azotanu, ale nie odnoszą się do kwestii karagenu, azotynu sodu, do soi genetycznie modyfikowanej, do możliwości glifosatu, który się tam znajduje, że na opakowaniach oszukują pod względem wagi. Do tego się nie odnoszą. A sądy polskie, nie analizując w ogóle sprawy, nakazują obywatelowi zamknąć usta. Niestety, mi się tego nie da zrobić, bo ja po prostu nie będę pozwalał na trucie małych polskich obywateli. To taki krótki jeszcze dodatek. Pamiętacie Państwo sprawę łososi z Norwegii? To są na rybek jest karmiony, znaczy wstrzykiwane jest, żeby nie chorowały, żeby były większe zyski, rtęcią. A wiadomo, że rtęć takim jest, że tak powiem, składnikiem, że nigdy nie ulega rozproszeniu i truje. I wiecie Państwo, to dotyczy wszystkiego. Amerykanizacja przemysłu, wszelkiego przemysłu, który produkuje żywność w Europie, nastąpiła. Bo tłumaczę Państwu, to może warto, może nie warto. Unia Europejska był projektem amerykańskim. Póki istniał Związek Radziecki i póki oni ich słuchali, oni ich słuchają jako NATO. A NATO w 80% to Ameryka i oni ich trzymają w kleszczach. Dlatego się tak zachowują wobec Ukrainy. Europa dzisiaj nie jest Europą, tylko niestety terytorium, które kontrolują ponadnarodowe oligopole, które się niby nazywają Niemcy, niby Francja, niby Hiszpania i Oliver to doskonale wie. To jest akumulacja kapitałowa i polega to na tym, że oni sprzedadzą wszystko, co chcą, ponieważ mają do tego jeszcze środki masowego przekazu, które wszystko Państwu biją do głowy. Po to jest LGBT, po to jest cała ta akcja, żeby ludźmi manipulować, żeby ludzie byli bandą konsumentów bez mózgu i kupowali po to, żeby kupić, nie zastanawiali się dlaczego. A najlepiej, żeby ich jeszcze pochować, leczyć i truć powoli lekami, żeby kontrolować ich zdrowie i na nich zarabiać. To jest ta zasada. I niestety, muszę zmartwić Państwa, PiS robi to samo. Dlaczego? Bo w PiS jest mnóstwo ludzi, którzy wcześniej byli w Platformie Obywatelskiej i w innych partiach, a dzisiaj zmienili poglądy. PiS to nie jest żadna partia, to jest jeszcze jedno wcielenie KOR-u. Dziękuję. Szanowni Państwo, bierzcie i zanim cokolwiek kupicie w markecie, oglądajcie 10 razy. Czytajcie te naprawdę spisy żywności, co tam się znajduje. Im więcej tych substancji E, to proszę Państwa, odkładajcie to na półkę, bo to się po prostu nie nadaje do spożywania. Rolnicy też, trzeba o tym mówić, muszą zaprzestać stosowania glifosatu, bo sami siebie pozabijają konsumentów. Proszę Państwa, proszę jedną rzecz. W 70-tych latach zaczęły się kulniki.
w 70-tych latach zostały się kulniki. I ci, którzy mieli jeden kulnik malutki, w tej chwili mają 50 kulników. 100 kulników. I to jest pan. A co ty, dziadu stary, przepraszam, że tak mówię do pana. Ja nie jestem oligarchą. Ale moment, sekundę. Proszę pana, proszę państwa, to są panowie. Porządne samochody, porządne wille. Na jakiej zasadzie pojechał do towarzysza Gierka lub Gomułki, dał mu kieszeń i przywiózł kolego torbę kasy. I później był pan. Znam takich ludzi, którzy mieli dziurawe buty, po dwóch tygodniach był pan. I odczuł się dziadaku ode mnie, przepraszam, że tak mówię, bo ja jestem pan, takich jak ciebie to mogę kupić. A pan, proszę pana, akurat był zwykłym rolnikiem, który miał krowy, konie, świnie, jednym tym. I żeby to zlikwidować, właśnie to zrobiły kurniki, chlewnie i inne przetwórnie. Takie duże. A to dał mu w kieszeń, dał mu w kieszeń tyle, a przywiózł torbę? No, po prostu umiał się podzielić. Dajcie mu zwrotkę, może policja powinni go panuć. Powiem wam, że strasznie dużo kolegów moich tego typu pokroju popełniło samobójstwo. Bo właśnie dlatego, że nie siedzieli w kieszeniach. Nie siedzieli w kieszeniach, nie chcieli robić tego, o czym mówi tutaj ten pan. Tylko tyle chciałem. Czy jeszcze mogę na sekundę, ale jak jesteście bo tu pan różne rzeczy mówił o Gierku i Gomułce, to ja chcę państwu odrobiazga powiedzieć. To był okres największego przyrostu gospodarczego w Polsce. Proszę pana, ja mam dowody na to, ja mogę panu i przedstawić każdej chwili. Nie, proszę pana, pan mówi rzeczy nieprawdziwe, ponieważ gdyby nie było osiągnięć Gierka i na przykład emerytur dla rolników, to by polska wieś wyglądała, jak wyglądała w wczesnych latach 60., kiedy przyszedł Gomułka i zaczął to zmieniać. Ja przypominam, że polskie państwo wspierało prywatną przedsiębiorczość rolniczą, przetwórstwo owocowo-warzywne. Wiem, jaka była sytuacja, to po pierwsze. Po drugie, Gierek pomyślał, że Zachód jest uczciwy, a Zachód najpierw dawał tanie kredyty, ja wiem to z pierwszej ręki. W Polsce między rokiem 71 a 74, kiedy Polska pobudowała montownię i przemysł po to, żeby być dostawcą tanich towarów dla Europy Zachodniej, to wtedy na rozkaz amerykański zamknięto rynki i nakazano z dużym procentem zwracać te, proszę państwa, kredyty. I Związek Radziecki płacił te kredyty. Są dokumenty na to, szanowny panie. Tak jest. Ja mogę panu powiedzieć, gdzie i kiedy to zrobiono. Bo to był plan amerykański, który przeprowadzał Pipes i Brzeziński, bo to była ich akcja po to, żeby rozwalić Układ Warszawski, żeby to NATO wlazło i Amerykańce ze swoimi interesami. Proszę państwa, tak jest. I tyle na ten czas najwyższy. Jak z owocami jest polski? To samo zrobili gdzie indziej. Kochani, przestańmy się dzielić o historię. Przed nami jest jeszcze dużo do zrobienia. I skupmy się na tym, co jest do zrobienia, a nie co w historii było. Historia jest owszem ważna, historię mamy pamiętać, ale historia nie powinna nas już dzielić. Historia powinna być dla nas tylko nauczką na przyszłość. Dokładnie. A teraz mamy działać wspólnie i nie dzielmy się o byle pierdoły, bo nas celowo tak dzielą. Stara maksyma rzymska mówi divide et impera. Dziel i rządź. Naród podzielony jest bardzo łatwy do rządzenia. Wystarczy ludzi na siebie napuścić, a oni z góry stoją i mówią tak, patrzcie jak się barany kłócą, a my robimy swoje. Nie, czas się jednoczyć, czas zakopywać topór wojenny w sprawie małych, niewielkich różnic. Mamy ustalić pewien kierunek, którym idziemy, jeżeli jeden chce iść bardziej trochę w prawo, inny trochę bardziej w lewo, ale generalny kierunek mamy wytyczony. To wykorzystujmy efekt synergii. Łączmy nasze działania, łączmy nasze siły. Walczmy o przyszłość tego kraju.
bo rozdrabniając się na to, że jeden nie lubi Ukraińca, drugi Białorusina, trzeci Żyda, a czwarty Niemca, nic nie zrobimy. Mamy walczyć o to, żeby Polakom było dobrze. Nam, Polakom, mamy mieć równe prawa. Jak ktoś mi mówi, że sklepom wielkopowierzchniowym ma być dowolona kara, to ja niestety mówię tak, nie ma być dowolona kara i podatek, tylko polskim przedsiębiorcom ma być tak samo łatwo jak im. Bo jeżeli dużemu sklepowi dowali się ekstra podatek, to my wszyscy, ja, wy zapłacicie za to, bo to wejdzie w cenę niestety tego produktu. Ma być uwolniony rynek, rolnik ma prawo handlować, produkować, a nie tak jak teraz jest, że nielegalnie ubił świnie i mu 3 lata grożą. Mamy wrócić do wolnego rynku i do wolnych zasad, i do równych zasad. Bo jak będzie polskiemu obywatelowi dobrze, jak będzie zwykły Polak mógł normalnie się rozwijać i bogacić, to i zagraniczny przyjdzie i skorzysta. A nie tak, że z naszych podatków płaci się Mercedesowi czy innym firmom za to, żeby tutaj firmy otworzyli. Właśnie, Marcin, żeby... Koniec! Marcin, żeby nie było tak, że zagraniczni są zwalniani z podatków. Proszę Państwa, o to chodzi. Kierunek jest jeden, bardzo prosty. Że Amerykanie hobują tutaj. Rząd polski musi ustanowić polską normę bezpiecznej żywności, Agencja Bezpieczeństwa Żywności, pionizacja centralna, te wszystkie, proszę Państwa, układowe firmy, które działają na rzecz dzisiaj korporacji zagranicznych, muszą wchodzić, proszę Państwa, w skład jednej pod nadzorem centralnej, sterowanej kontroli i, proszę Państwa, wyeliminujemy nawet ten bakutyż, który się znajduje w marketach, bo markety będą wtedy musiały kupić produkt polski, bo będą na teren Polski nie mogli importować tego wszystkiego, co jest do Polski importowane. Dziękuję bardzo mi się ten temat się podoba, bo to jest właśnie moja pasja, zdrowie. Właśnie te wszystkie żywnościowe koncerny to właśnie są też w rękach farmaceutycznych. Tak jak na przykład lekarze są na przykład od Rockefeller Foundation finansowane. Może każdy to przeczytać, a kto Rockefellerowy są, to chyba wierzy. I na przykład chciałem chętnie dodać, że ten glifosat nie to obniża też testosteron, potem jakieś LGBT się ten wprowadza się ten. Zauważa, że starsze pokolenia to są więcej męskie, one mają więcej testosteronu, jak młodszych robią z nas kobiety, nie? I to jest ewidentne, albo dziewczynki już, nie wiesz, w ciągu 8 lat to dostają już nagle menstruację, to też nie jest normalne. Proszę Państwa, kończąc, trzeba wprowadzić zakaz importu do Polski soi genetycznie modyfikowanej, która właśnie powoduje sytuację bezpłodności, sytuację, proszę Państwa, zabijania społeczeństwa i dzisiaj trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, w lutym powinniśmy się jako różne organizacje w Polsce spotkać w Warszawie i zrobić konferencję na temat jakości żywności i wprowadzenia określonych przepisów i stworzenia petycji i zorganizowania właśnie tam, proszę Państwa, pod Sejmem Polskim. Tam powinniśmy zorganizować poważną manifestację. Nie tak jak dzisiaj, proszę Państwa, idą tutaj ludzie i tak naprawdę nie wiedzą, po co oni idą. Oni powinni iść w określonym celu. Określonym celem jest zdrowa żywność. Przez to, proszę Państwa, będziemy mogli, od żywności się odbudowuje gospodarkę państwa. Bez rolnictwa, bez zdrowej żywności nie będziemy mieli silnego społeczeństwa, zdrowego społeczeństwa, zdrowomyślącego społeczeństwa. Dziękuję bardzo. Kolejny glifosat, można by to, bo nie wiem, co się nazywa, wasza szczotka, woda utleniona, nie czy tylko niszczy te szkodliwe pasożyty, ale w zasadzie to jest najgorsze. Krótki czas by tę całą roślinę by sterylizowało. I to parę groszy by kosztowało, ale się nie robi to, bo właśnie chce się, że my mężczyźni się coraz więcej się przekształciliśmy się na kobiety i odwrotnie, nie? Nie, nie, no dobra. No i są rzeczą do tęczy, na przykład te plomby z amalgamu, to też są z tęczy. Też powodują na przykład artrytyz, artrozę, nie?
myśli się, o ja mam tutaj ten amalgam w zębach, czyli tęczną mi ten nie zaszkodzi, ale ten cały system Dziękuję ci. Kreislauf, czyli ten... Krzyk krąży, bo to ciągle się krąży, nie? I to jest ten, jest jak strumień, tak. Nie trzeba by to było, jak rzeka, nie? Wszystko jest właśnie, rzeka nie, używane, to wszystko ale ściąga, nie? Też ten organ, potem to cykuluje właśnie w organy żmień, potem jest to nastawy i nagle... masz artrytyzm i potem się to staje kortyzol, nie? I i to idzie tak dalej, nie? Przy kortyzol przy tym powoduje ten cukrzycy, potem też się dostaje nowych lekarstw, albo potem może potem bradykardia i później ma się jakieś, nie wiem, 10-20 leków, które się łyka i biznes cały leci. Dobra. Proszę Państwa, robimy już koniec, podsumowanie tego wszystkiego, to co kolega powiedział, jasno i wyraźnie. Proszę Państwa, system żywienia i system produkcji żywności jest jednocześnie oparty tych produkcji pestycydów, środków, importu tej szkodliwej soi genetycznie modyfikowanej, Roundupu, glifosatu. To wszystko jest korporacje, proszę Państwa, które mają w jednej ręce jednocześnie produkcję później leków. To, co kolega tutaj powiedział, to jest jedna wielka gangsterka, jedna wielka mafia, która zarabia na polskich konsumentach, ale nie tylko polskich. Ten problem dotyczy całej Europy i tu powinno się, proszę Państwa, rozmawiać z różnymi organizacjami na terenie całej Europy. Ten temat, proszę Państwa, jest jak kula śniegowa. Jak widzicie, mój film obejrzało ponad 6,5 miliona ludzi dotyczący badania mięsa. Dlatego właśnie ten chiński, proszę Państwa, koncern skierował sprawę do sądu. Bo oni wiedzą, że społeczeństwu zaczynają otwierać się oczy. I oni próbują, proszę Państwa, zatkać usta. Dzisiaj do mnie dzwoni jedna rolniczka, której rodzina pracuje, proszę Państwa, w tej firmie. I wyobraźcie sobie, że prezes tej firmy i zarząd tej firmy mówi tak: wydamy miliony, ale zniszczymy Bustowskiego, bo trzeba zatkać mu gębę. Dlaczego, proszę Państwa? Bo otwierają się oczy społeczeństwu. Musicie otworzyć oczy, że nie wolno Wam kupować mięsa z tuczu nakładczego. Mięso sprzedawane, proszę Państwa, w marketach jest zabójstwem. Jest zabójstwem dla polskiego konsumenta. Ja dziękuję bardzo. Mogę poprosić? Teraz proszę. Brawo! No to jest tragedia, wiadomo. No. Proszę Państwa, to wszystko, o czym tu była mowa, jest prostą konsekwencją pewnego faktu, który dogadał źródłowo świętej pamięci generał Jaruzelski z Rockefellerami tuż przed spotkaniem międzynarodowym w Reykjaviku. Na skutek tamtego faktu, to jeszcze był stan wojenny w Polsce, państwo polskie stało się spółką akcyjną. Jest zarejestrowane w Nowym Jorku przy Madison Avenue 233 albo 232, nie pamiętam adresu. Można to sobie sprawdzić w niemieckich bazach rejestrowych na przykład. Wiele państw świata, może większość w tej chwili, ma podwójną rejestrację. Oprócz tego, że są zarejestrowane jako państwa, są również zarejestrowane jako koncerny, ale we własnych sądach najwyższych, nie za granicą. My jesteśmy zarejestrowani za granicą. Właścicielami tej spółki są Rockefellerzy. Cała reszta jest tylko konsekwencją tego. Morawiecki o tym mówił. Nie ma co wyrzekać bezpłodnie na naszych rządzących, że nie są Polakami i tak dalej, i tak dalej. To po prostu nie ma żadnego sensu, bo nie ma żadnego znaczenia, kim oni są. Znaczenie ma fakt, że to państwo zostało sprzedane jako spółka. Tak. Tak. W związku z czym jesteśmy pracownikami, mamy być za chwilę niewolnikami tworu, który jest zarejestrowany za granicą.
Nie należymy do siebie, nic tu już nie należy do nas. Nie ma żadnego znaczenia, czy wybierzemy takich, czy innych, bo oni będą zawsze tylko administratorami kompradorskimi tu na miejscu tej amerykańskiej spółki. De facto sionistyczny. Dziękuję. Proszę Państwa, my